Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze The Glade. Jest to wczesny dostęp oczywiście, jest to gra bardzo ładna i tania, bo zaledwie kilka złotych na Steamie, więc wydaje mi się, że warto się przyjrzeć temu tytułowi i zobaczyć, czy nam się spodoba. Okej. Nie mogę na razie ściszyć dźwięku. Dobra. Uff, są opcje przynajmniej. Można ściszyć dźwięk, bo jest... Settings. Epic. A gdzie jest dźwięk? Volume, ok. To jest dosyć głośno. Musimy bardzo cicho zrobić chyba. Bo nic innego nie ma. Dobra. No i git. Słuchajcie, taka kartun, taka kreskówkowa. Widzę grafika, którą można wyłączyć z tego, co wiem. Ale mi się nawet ona podoba. Dobra. Co to jest? Myszka trochę za... chyba za... Ale dobra, co dalej? Mamy tylko patyki jakieś. Kłoda jakaś, patyki, dobra. Czy jest jakiś samouczek tutaj, bo ja... Resources, dobrze, alchemia. Dużo tego. Crafting, repair tools. Dobra, coś się wydarzyło, moi drodzy, coś się wydarzyło. Byliśmy sobie na łódce i nagle coś na niebie rozbłysło, wystrzeliło, wywaliło, a teraz są jakieś portale. Chyba to będą portale, mi się wydaje. Na pewno. Dobra, musimy przetrwać, więc zbierajmy, nie wiem, kamienie. Patyki. Może sprawdźmy, czy w ogóle coś na naszej łódce jest do wzięcia. Jest ogień. Także raczej... raczej nie. Napić się wody nie można. Takiej. Koło ratunkowe, coś. Chyba... chyba nie. Wejdźmy na górkę. I co dalej? Tam jest jakiś wiatrak. Tu są jakieś kontenery. No dobra. Pewnie musimy tędy iść. Zbierając po drodze pewnie jakieś kamienie i inne rzeczy. Dobra, słuchajcie, możemy robić crafting. I co teraz? I to teraz craft. Two sticks, wood plank, rope, cloth. Ja bym chciał znaleźć najpierw jakiś kilo zrobić albo coś. Base building, appliance, campfire, workbench. Repair tool. Nie mam nic do repair tool zrobić. No nie wiem, na razie nie wiem. Base building, appliance, hunting and traps, misc. Czyli tutaj mogę floor, dobra. Tu jakie mamy resources, na co, ale nie wiadomo na co. Ma gas mask, o, 3 plastic, 1 string, 1 cloth, compass, 2 metal, 2 plastic, dobra. To są jakieś gadżety. Rope. Ale ja bym musiał kill-off. Nic nie ma na razie odnośnie kill-offa. Ani
ani niczego innego. Ani mi siekiery, jakieś jedzenie, to może jakieś tutaj coś będzie? Nie. Na razie bida, ubogo. A jak kwipunek? Gdzie są moje? No to mam tylko, tak? Ale mam jedno water i jedno health potion. Dobrze. Dobrze wiedzieć. No dobrze. No to wezmę kolejny patyk. Nie wiem, czy tutaj patyki się tylko zbiera i kamienie, czy coś, czy, no kurczę. W każdym survivalu, jak się ma już patyk i kamień, ewentualnie linkę z jakiegoś włókna i masz kilof. A tu jeszcze nie. No dobra. Nie mam kilofa. I co teraz? Tutaj mi się picie zmniejsza, jedzenie mi się zmniejsza. Zmęczenie mi się zwiększa. No dobra, i ciągle nie wiem co robić. Biegam, ok, biegam z shiftem normalnie. C, kucam, dobra. Spacją skaczę, czyli norma. Czy ja mogę otworzyć taki kontener? No wiecie, ja dopiero co byłem. Był jakiś wybuch. Ja jestem w szoku teraz cały czas. Widzę jakąś chatkę. Słuchajcie, widzę chatkę. Więc chętnie bym do niej poszedł. Ona stoi na jakiejś dziwnej platformie. Czy te kwiatki można zbierać? Nie, czy ja mogę uderzyć? Nie. Dobra. Co jeszcze? Co jeszcze? Kolejna platforma. Nie platforma, przepraszam. Kolejny... kontener, ale tutaj nic nie ma. Dobrze. Stuknąć w drzewo bym musiał, ale pewnie też nie można. Bez sprzętu. Tu widziałem jakiegoś wielkiego grzyba, którego wezmę. Świetnie. Tutaj są jakieś... Musiał to walnąć kilofem, którego nie mam. Oczywiście, że nie. Dobra, jest domek. Zaraz tam pójdziemy. O, gra się sama sejwuje. Dobrze. Więc może dlatego, że się zbliżyłem do tego domku. Co tu jest? Co to może być? Złoto jakieś? O, jest grzybek. Kolejny grzybek. Widzę dwa grzybki. Tu i tu. Dobra, chodźmy do tego domku w końcu. Ładna jest taka grafika rysunkowa. Ej, on jest pusty. Rzecz naprawdę? Co to jest? Woda. I co to wszystko? W tym domku jest pusto. Nic tu nie ma. Może to być mój domek? Może i by było dobrze mieć taki domek. Dobra. Ale ja ciągle się gubię. Ja ciągle nie widzę... Abym mógł coś zbudować. Skąd wziąć fiber? Fiber. Naprawdę, na razie zostaliśmy rzuceni, tak naprawdę. W grę i zero wytłumaczenia, co tutaj robić. To mi się nie podoba. Co to jest? Crafting. Repair. No ciągle nie wiem, co tutaj mam robić. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tutaj do opcji settings i pixel shading, tone shading. Aha, tu mamy włączone on. Jak zrobię off, apply settings, zobaczymy, jak będzie wyglądać gra teraz. Mniej kartonowo, mniej... chyba mniej... rysunkowo mam wrażenie, tak? Chyba mniej. Dobra, ale ja sobie jeszcze raz to chcę włączyć. Bo trzeba zbadać tą gierkę. On, apply settings. Cyk.
Jeszcze zobaczmy kontrole, jakie mamy. Interakcja, tab, open inventory, open survival book B. Dobrze. Space, sprint, dobra, B. Back. I resume. No jest, teraz jest taka właśnie bardziej rysunkowa. No faktycznie, mi się akurat to podoba. B. Find the bushes to obtain leaves and seeds. Dobra. Find these bushes to obtain fiber. Ok. Mushrooms. Dobra. Gather stone. Do tools. Dobrze, ale na razie jeszcze nie widziałem tools. Tutaj, żeby użyć pickaxe. Ale dobra, to w takim razie może muszę najpierw fiber, leaves and seeds i fiber zdobyć. A to mamy kolejne rzeczy. O, ładnie, dobra, dobra. No to idziemy. O Boże, ta myszka czasami jest za bardzo czuła, mam wrażenie. Muszę się skupiać, żeby jej za bardzo nie przykręcać. Dobra, szukajmy. Nie, czekajcie, muszę coś z tą myszką zrobić, bo ona jest zbyt czuła. Jeszcze. Myszka. Sensitivity jest jakieś? Może to będzie nie tutaj, tylko kontroli. Tu, tak. Save changes. O, lepiej. No co to za monument? Mamy zwierzę jakieś. Mamy jakiś filar kosmiczny chyba, bo wejść do niego za Chiny nie można, ale mamy niebieskie i to mieliśmy szukać do, tak, fiber, pięknie, czyli mamy już włókna. Ale czy ta gra nie miała być po polsku? Ale też nie ma chyba opcji języka, prawda? Nie, nie ma opcji językowych. Dobra. Dobra. Ciebie? Nie. B. Survival. Bushes obtains leaves. Fiber. Dobra. Niebieskie kwiatki to są... to jest fiber. Jeszcze ta myszka jest za bardzo taka czuła. A tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy. Taki dziwny las. Ale kompasu ja nie mam. Ja muszę iść... O, króliki. Ja się boję, że ja trochę... się tutaj zabłądzę. Czy to jest... Tak, to jest... Seeds i liście. Świetnie. O, rzeka. To nie. Tam nie chcemy iść na razie. Wracamy nad wodę. Nad morze. Do chatki. Tutaj do kontenerów. Gdzie jest ta chatka? Tam jest łódź moja, dobra, rozbita. Spoko. Wróciłem. O, zmęczyłem się. Dobra, tam widzę ikonka czerwona na dole. Teraz to jest moja stamina. Dobrze wiedzieć. Tu mamy fiber. Jest domek cały czas w pobliżu domku, jak najbardziej. Trochę grzybów. I tutaj listki. No dobra. Ale chciałbym w końcu mieć kilof. Jak zrobić kilof? Mamy stony, mamy sticksy, mamy rope, nie mamy rope. Zrobię jedną rope. I czy teraz mi się odblokuje możliwość zrobienia kilofu? Nie. Light torch, marker, bed, small bed. Wiecie co? Wiem, co muszę zrobić.
Workbench. 10 wooda. Nie mogę zrobić workbench, bo nie mam wooda. Wood się robi ze sticksów. Mogę zrobić. Jeden wood. Trzy. Dobra, wziąłem kilka, zrobiłem, więc więcej. Ile mam teraz wooda? 5. Muszę zebrać dużą ilość tych patyków, żeby zrobić sobie być może workbench, bo wtedy będę mógł zrobić na pewno kilof albo siekierę, nie? No tak też trzeba zrobić, mi się wydaje. Na tym to będzie raczej polegać chyba. Słuchajcie, gra ładna. Na razie nie wiadomo, o co tu chodzi. Kosztuje zaledwie kilka złotych, więc warto się przyjrzeć temu temu tytułowi. Zmęczony troszeczkę, ale dobrze, już idę dalej, już idę dalej. Zapomniałem, że tu muszę pić, jeść i w ogóle to jest survival, tak? I sobie łóżko gdzieś postawić. Dobra. Tutaj łóżko chcielibyśmy, to jest 5 łuda i 5 seedów, dobra. Cyk. Dobrze, czy mamy seedy? 2. Potrzebujemy 5 na łóżko. Bo wydaje mi się, że workbench i łóżko to są teraz najważniejsze rzeczy. Cyk. Trzeba rozpoznawać kwiatki teraz. Co ty jesteś? O, malinka jakaś. Pięknie, owoc. Dobra, świetnie. Pić nam się chce. Że zaraz się napijemy wody. Deszcz pada cały czas tutaj. Dobra. Napijmy się wody. O, i trochę tylko wpadło. Szkoda, że escape nie można z tego wyjść, tylko trzeba tutaj nacisnąć. Dobra, mamy... mamy 5 seedów, mamy wood 15, czyli mamy na workbench i na łóżko. Chodźmy do tego domku z powrotem. Postawmy sobie w nim workbench, postawmy łóżko. M, czy jest M mapa? Nie ma. Jeszcze nie ma. Zobaczmy, co się zmieni, jak postawimy workbench. Dobra, najpierw może zróbmy sobie flower bed. To Boże, ja myślałem, że to jest bed, a to jest flower bed. O Boże, tu jest bed. Wood, cloth, leaves. O Boże, dobra, dobra, zapomnij. Zapomnij, co robiłeś, co myślałeś i co czułeś. Zróbmy workbench najpierw. Dobra, połóżmy, postawmy sobie ten workbench, cyk, tu. F. Aha, żeby move robić. Dobra, dobra, to nie. I możemy zrobić axe, pickaxe, sword, bow, pistol, pięknie. 10 sticksów, 10 kamieni, żeby zrobić axe i pickaxe i tak dalej. Mamy 2 sticksy tylko. Nie mogłem nie przerabiać tego wszystkiego, no ale dobrze. Dobra, no to słuchajcie, wychodzimy, idziemy znowu zbierać w takim razie patyki. Patrzę, czy jest jakiś full damage, ale nie widzę na razie. Dużo patyków, dużo z kamieni. Trzeba zebrać i... I w workbenchu zrobić sobie... Zarówno pickaxe, jak i, czyli kilof i siekierę. A później trzeba będzie miecz zrobić, bo na pewno będziemy walczyć z potworami jakimiś. Znaczy, na pewno trzeba będzie zrobić strzały i łuk.
Ile mam tego? 15 sticksów to starczy. Chyba kamieni mamy 8. Więc chyba wezmę trochę więcej. O, jestem głodny. Więc muszę jak najszybciej, najwięcej szukać chyba tych jakichś malinek, takich rzeczy. Bo się tutaj widzę, że można szybko skończyć swój żywot w tej grze. W takim razie, bo zobaczcie, bo tutaj nie ma takiego czegoś jak tak szybko, żeby znaleźć jakieś jedzenie. Na razie tylko zjedliśmy jeden krzaczek malinkowy i to wszystko. Tutaj rope jest potrzebna. 10 i 10 na axe. Pickaxe 10 i 10 też. Ale tutaj jest łuda więcej. Dobra, to musimy najpierw axe zdobyć. Dobrze. I teraz... Czy ja mogę... Ile mam łuda? 5. Potrzebujemy 10. To za chwilę będziemy pozyskiwać to. Mamy jeden fruit. Consume. Może jeszcze warto by było zrobić ognisko. Campfire. 5 sticksów, 5 stonów i 5 woodów. Trochę stonów i mogę zrobić campfire. Dobra, świetnie. Bo na tym może będę mógł sobie... jakbym miał campfire, to może bym mógł zapisać? Chociaż nie, bo to się zapisuje automatycznie, chyba samo. To po co mi campfire? Żeby coś ugotować, ale ja nic nie mam do gotowania tak naprawdę. Ale mogę ściągnąć drzewa teraz, bo mam pod jedynką siekierę. Jaki ja mam sygnet na łapce. Aha, mam co do gotowania. Mogę ugotować, moi kochani, te. Co? Nic? Łód dostałem, dobra. Dlaczego? Bo słuchajcie, mogę ugotować wtedy grzyby. Dobra, dobra. Czy ja mogę campfire zrobić sobie w domku? Słońce zachodzi, shit. Przepraszam za słownictwo. Bo nie wiem jak zapisać, jak ten, jak iść spać. Czy mogę w ogóle odchodzić spać? Jakbym miał łóżko, to bym mógł, ale no skąd łóżko nie? Wziąć? Dobra, zróbmy sobie campfire. Mogę? Mogę. I mogę grzybki zrobić sobie zupkę. O, i mamy jedną. I to jest, i to wszystko, nie? Tego nie mam, żeby zrobić chleb. Mięsa nie mam, na razie. Ale mam tylko zupkę. Szkoda, że chciałbym to przenieść. Nie mogę przenieść już teraz tego. No dobra. Chce mi się jeść, pić i w ogóle. Konsum zupkę. Zobaczymy, ile dostaniemy. Mamy, popatrzcie, mamy tutaj pasek jedzenia i picia. Czy to pójdzie jedno i drugie do góry? Tak, o, jak ładnie to poszło. Świetnie, czyli woda. O, i game saved, pięknie. Woda z grzybkami to jest w takim razie dobra rzecz. Mamy 10 łudów. Czy ja mogę zrobić jeszcze teraz kill off? Nie, nie chciałem przynosić tego, Boże. Kill off. Not enough. Czego nie mam? Chyba nie mam... Aha, stone. Kamieni nie mam. Dobra. Teraz się żałuję, że sobie to tutaj postawiłem, no ale trudno. Będzie mi w nocy oświetlać. Czy ja mogę walnąć tym? Nie, chyba nie. Dobra, mam tylko jeden stone. Muszę w takim razie zebrać jeszcze 9 kamieni.
i zrobić sobie jeszcze pickaxe, czyli kilof tak zwany. O, ciekawie to wygląda. Jestem ciekaw, jak daleko jest ta gra rozbudowana, bo to jest ciągle wczesny dostęp. No oczywiście, jak już mówiłem, że długo nie było update'u, więc może to już jest porzucony projekt. Ale chyba dla tych paru złotych, sobie myślę, warto sobie pograć troszeczkę w tą gierkę. Dobra. Możemy sobie wziąć trochę fibru. Pewnie linki w ten sposób będę mógł zrobić. Tu możemy sobie... A nie, to jest kamień. Tu możemy postukać trochę jeszcze, żeby mieć łuda. Widzę, że nasze narzędzia też się niszczą. Mają pasek... O, czekaj, no weź podnieś to, podnieś to. No dobra, ale jak pozyskać wodę? Jak pozyskać wodę? Musiałbym pewnie mieć jakąś butelkę, którą bym mógł... Jakiś pojemnik, kontener. Znaczy pojemnik, który bym mógł wodę prze co robić? Przefiltrować jakoś? Bo tutaj nie ma, żeby się napić wody z rzeki, nie? Czy tam z oceanu, czy z morza, czy cokolwiek. Wiadomo, że to słona woda, ale czasami tak gry pozwalają. Dobra, tych kamieni mam pełno już. Ile mamy już ich? 18. Weźmy jeszcze, zbierzmy dwa, żeby było 20. Gdzie jest mój domek? Tu. Dobra. Wracajmy do domu. Zróbmy sobie kilof. Później muszę zrobić łuk, strzały, żeby zapolować, może miecz nawet, żeby zapolować na zwierzynę jakąś. A czy jest, może nawet siekierą bym mógł już walnąć. Dobra, teraz robimy to. Ok, jest pod trójką. Bow. A nie, nie mogę tego przesuwać. Nie, tylko mogę zrobić bow. Stick, rope, wood. A rope mogę zrobić najprawdopodobniej tutaj, naciskając two sticks i five fibers. Jedną rope. Jedną rope mam już. Ile potrzebujemy rope do łuku? 4 aż, wow, no to dużo. To dużo. Ale strzały wtedy, skąd wziąć jeszcze? Bo metalu nie mam w ogóle, ale to bym mógł zrobić, jakbym tylko zrobił więcej fibra miał. Czy jest mi za gorąco? Teraz mi jest za zimno. Teraz mi jest ciepło. Czyli dobrze, że mam chyba... Tylko, że pada przez ten dach. Przecieka. Dobrze, że mam chyba ten... pickaxe, dobra. Dobrze, że mam chyba to ognisko w domu jednak. Idziemy zobaczyć, co to jest to. Bo mnie to troszeczkę ciekawi. Co to jest za surowiec? Zimno mi teraz. Nie mogę tego rozbić. O! Gold, złoto, jednak. Jednak złotko. Brawo. Tu będę mógł kamień pozyskać pewnie. Z 10 sztuk może. Ok, 5 sztuk kamienia, dobra. Widzieliśmy jeszcze takie. O, takie coś. To są też kamienie. Czy to będzie węgiel? Nie.
Metal. Bardzo ładnie. To jest jeszcze jedno w takim razie. Ok, świetnie. Czy teraz, mając na przykład siekierę, jeszcze jest złoto, o, jest jedzonko, biorę. Czy ja mogę zapolować na królika? O! O, wybacz. Ale jak ja mam ciebie zebrać? Czy ja dostałem już jakieś mięso? Rołu? Nie, nie dostałem mięsa. Niedobrze. O, teraz mam mięso. Dobra. Czyli udało nam się zabić królika. Nie uciekł za bardzo. Czekaj, trójeczka. Jeszcze złoto weźmiemy. Cię bardziej przejmuje wodą, nie? Bo nie mam jej. Nie wiem, jak pozyskać wodę w tej grze. Bo... Jagódki mam. Jagódki to pewnie dadzą troszeczkę wody. Mięso mam, to mi da troszeczkę jedzenia. No nic, no dobra, wracajmy do domku, do naszego ogniska. Upieczmy sobie mięso. Już? A nie, to się pieczy. Dobra, mamy. I zobaczmy, jak to będzie, jak skonsumuję, co mi to da. Widzę, patrzę, ile mam jedzenia. O, ale to woda poszła w dół. Właśnie, a to, jak wezmę teraz frut, czy mi woda pójdzie do góry? Troszkę tak, nie dużo, ale trochę. Boję się, że mushroom może mi tutaj gotowane nic nie dać. Nieugotowane może mi za dużo nie dać. Ale dobrze wiedzieć, że możemy w takim razie zbierać... I życie mi spada. Pewnie dlatego, że jest zimno, zimno, nie? No dobra, to w takim razie co mi zostało do zrobienia? No przede wszystkim miecz, łuk, ale metal. Ja mam momencik. Ja nie mam metalu, ja mam tylko metal ore, nie? Czyli ja muszę zrobić felnis. 20 wood, 20 kamienia, czyli ciągle brakuje mi kamienia i water catcher. O, to mi jest potrzebne bardzo mocno. Czyli ja muszę teraz nad fernisem popracować bardzo mocno, czyli siekierka w rękę. Ścinamy drewno. Czy ja mogę ściąć takie drewno tutaj? Nie. To muszą być te leżące. Ok. Czy ja ciebie już pozyskałem? Chyba nie. No to pozyskujemy. Dobra. 10 łuda mam. Teraz kamień. Więcej kamienia poproszę. Dobra. 5 kamienia. Ile mam? 20 łuda, 20 kamienia. Mogę zrobić fernis, tak? 20 stone, 20 łuda, tak. Później będę mógł przepalić metal, czyli 5 klof. Skąd zrobić klof? Klof mogę zrobić 5 fiberów. Mam tylko 7 fiberów, więc o ja pitole, muszę biegać po lesie, szukać krzaczków. O, holender, to jest niezła zabawa. Dobra, w takim razie... No, myślałem, że to łatwiej pójdzie, a tu jednak jeszcze sporo rzeczy. Dobra, gdzie my postawimy sobie fernis? Gdzieś może... Tak w rogu, czy ja mogę się oparzyć, jak wejdę do ogniska? Pewnie tak. Tutaj chciałbym łóżko może sobie postawić, to może fernis pójdzie tu. Ok. Czyli to postawię sobie tu. O, jak ładnie. I craft metal. Tutaj się arrows robi, nie? To jest... Czyli... Dobra.
Nie ma więcej, tylko dwa metale. Wody nie mam. Niedobrze. A pewnie przy tym ognisku mi woda spada, nie? Bardziej. Dobra, mamy dwa metale. Z metalu możemy zrobić. Teraz sword. 5 potrzebuje. Bow potrzebuje 4 te. O jacie. Ile tego wszystkiego potrzeba nam teraz? Co jeszcze chcielibyśmy zrobić w takim razie? To. 2 metale, 20 wood i 5 klow. Żeby klow zrobić, potrzebujemy zbierać. Fibry, nie? Czyli szybko wchodzimy, ruszamy w las, szukamy niebieskich krzaczków. Przy okazji, jakbyśmy znaleźli to, są leafsy. Dobra, my potrzebujemy niebieskie krzaczki i co? I jagódki jakby były. To jest jakaś rzeczka. To też mogę wziąć. Jagódki potrzebujemy. Żeby dały wodę. Widzę już jagódki bardzo dobrze. Dobra. Dobrze, mamy jagódki, konsumuj. Cyk, lepiej, ale nie dużo lepiej. Szukamy więcej. Mamy 20 fibry, czy mogę zrobić w takim razie rope? Raz, trzy, cztery, pięć rope, czyli mamy. Mamy na fire catcher, na water catcher. 20, aha, jeszcze uda muszę znaleźć, pozyskać. I jagódki znowu. Tu jest metal. To biorę. O, hop, zrób. Hop, hop, dobra. Pozyskuj. O, i z tą wodą będzie problem, widzę. Dobra, jeszcze jedna kłoda. Będę miał 20 tego i będę mógł ustawić fire water catcher. Brawo, ty. Gdzie jest mój domek? Tam. O, jagódki. Świetnie. Konsumuj. Trochę wody, niedużo. No, zaczyna się powoli panika. Obijałem się na początku, bo chciałem poznać grę. Zobaczyć, co się tutaj wytwarza, z czym, jak i dlaczego. Ale okazuje się, że tutaj no, trzeba działać. Tu trzeba po prostu działać. Dobra, fire... co ja z tym fire'em? Water catcher. Cyk. Not enough resources? Dlaczego? Clove nie mam. Jezusie, ja zrobiłem... O Boże, co za... Dobra. Się pewnie śmiejecie teraz. Ja zrobiłem... No i zamiast... Rope to zrobiłem... zamiast clove, czyli zamiast materiału, to ja zrobiłem sznurki. No co za mądry człowiek ze mnie. Ale jagódki są, także... Biorę i zaraz będę zajadał. Zbieramy więcej niebieskich krzaczków w takim razie. Jagódki. Zjedz. Miam. Pyszne. Trochę lepiej. Niedużo, ale trochę zawsze. Cyk. Serenka uciekła. Tu jakieś seedy mamy. Do tego lasu się boję wchodzić na razie. Do tego dziwnego. Do dziwnych pnącz. Ale bym chciał zobaczyć, co to jest. Alien fruit. O, tu jest stężenie. O, choroba. Tak, gas mask potrzebny jest tam. Ale tu mamy kolejną chatkę. Czyżbym mógł tutaj też zamieszkać? Królik, a dobra. Czy ona jest pusta? Pewnie tak samo pusta jak tamta. Bym mógł też tutaj sobie zrobić domek, nie? Ale dobra, my tutaj nie chcemy mieszkać. My chcemy zrobić sobie water catcher. Ciągle pada, nie? Tutaj w tej grze. Może i dobrze, bo wtedy dzięki temu będziemy mieli... Zmęczyłem się strasznie.
Dobra, napijemy się, zjemy sobie jagódkę. Ale nie mam obcych. Alien fruit jest, alchemia to jest, spoko. To jest alchemia, dobra. To nie są jagódki. Nie, to nie są jagódki. Dobra, niebieskie krzaczki, tam jest pełno, dobra. Potrzebujemy aż 25 chyba fibrów, żeby zrobić 5 klów. Jak się nie mylę, ciebie też wezmę. Czekaj, zróbmy sobie klów. Raz, dwa. A my potrzebujemy 5. No. Dobra, czyli więcej niebieskich krzaczków. Więcej niebieskich krzaczków. Tutaj są, dobrze jest. Dobra, jest też. Są też jagódki. Widziałem jeszcze jedne jagódki, więc podejdę szybciutko. Kątem oka widziałem, no bardzo dobrze. Tam są jeszcze krzaczki. Biorę. I. To biorę. I to biorę. Dobra. Gdzie jest. A tam jest łódka moja. Czyli wiem, gdzie jestem. Jak z wodą stoimy? Właśnie chyba trzeba będzie konsumować owoce. Czy ja mam fiber na 3 jeszcze? Tak. Raz. Clove. 2 i 3. I możemy zrobić. Będziemy mogli zrobić to, bo będę miał wszystko. Lecimy do mojej tymczasowej pierwszej bazy, czyli domku. O, do tego domku. Stawiamy water catcher. I moi kochani, jeżeli będziemy zbierać tak wodę, to mamy. Jesteśmy w domu. To wtedy tylko polowanko na zwierzątka. Tutaj postawię sobie gdzieś to. Cyk. I woda się będzie zbierać. Na razie jest 0. Collect water. No na razie 0, ale niech się zbiera. Z czasem będziemy jej mieli pod dostatkiem, mam nadzieję. Moi drodzy, jak wam się gra podoba? Bo powiem wam szczerze, że spoko, spoko na razie jest. Na razie jest całkiem fajnie. Jeżeli wam się podoba, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. I czekam na wasze komentarze. Co myślicie? Co myślicie o tej grze? Czy jest fajna? Czy macie zamiar ją kupić? Czy uważacie, że to jest słaby tytuł? Czekam i na wasze spostrzeżenia. No ja nie wiem, czy do tej gry będę dużo wracał. Zobaczymy, może tak, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście. Jak będziecie chcieli więcej, dajcie znać w komentarzach, będziemy nagrywać więcej. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.